Jądro komórkowe jest otoczone otoczką jądrową, która składa się z błony zewnętrznej oraz błony wewnętrznej i co istotne, błona jądra jest perforowana, wobec tego zawiera w sobie pory jądrowe, których funkcją jest transport substancji. We wnętrzu jądra zawiera się kariolimfa, która zawiera z kolei w sobie chromatynę oraz jąderka. Chromatyna dzieli się na heterochromatynę, która ma zbitą strukturę i jest nieaktywna genetycznie, oraz euchromatynę, która ma strukturę luźną i jest aktywna genetycznie. Jeżeli chodzi o jąderko, jego funkcją jest m.in. tworzenie się rybosomów, co ma miejsce dzięki temu, że jąderko jest w stanie syntetyzować rRNA. Jeżeli chodzi o ogólne funkcje jądra, no to m.in. kontroluje ono przebieg wszystkich procesów zachodzących w komórce oraz tego, co się z nią tak właściwie dzieje, czyli np. metabolizm czy też wzrost. Dodatkowo jądro zawiera w sobie materiał genetyczny, ale co istotne, jest w stanie przekazać go komórkom potomnym, czyli jeżeli mamy jakiś tam podział komórkowy, to właśnie jądro będzie pełnić funkcję dawcy materiału genetycznego. Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniałem przy omawianiu aparatu Golgiego, to w jądrze komórkowym zachodzi transkrypcja. Jeżeli chodzi o samą chromatynę, warto tutaj wspomnieć, w jaki sposób jest upakowane DNA w takim jądrze komórkowym. Otóż jeżeli mamy helisę DNA, ona jest nawijana na tak zwany oktamer histonowy, który składa się z białek histonowych. I właśnie rolą tych białek histonowych jest upakowanie DNA w jądrze. Oprócz nich mamy również białka niehistonowe, one z kolei uczestniczą w replikacji oraz naprawie DNA. Oba te rodzaje białek są składnikami chromatyny. I teraz jak już mamy to DNA nawinięte na oktamer histonowy, to tworzy nam się nić chromatynowa, która z kolei przechodzi we włókno chromatyny, to z kolei przechodzi w już tą chromatynę sensu stricto. I co istotne, to kiedy zajdzie potrzeba, ta chromatyna przekształca się w chromosom. I właśnie w taki sposób dochodzi do upakowania DNA w jądrze. Teraz jeszcze zajmijmy się pewnymi elementami wiedzy związanej z jądrem. Zaczniemy sobie od tego, które komórki jądra tak właściwie nie mają. Jeżeli chodzi o komórki roślinne, będzie to na przykład rurka sitowa. Jeżeli chodzi o komórki zwierzęce, będzie to na przykład erytrocyt. Co jeszcze można powiedzieć tutaj o jądrze? Między innymi to, co tak właściwie jest transportowane przez te pory jądrowe. Może być transportowane na przykład mRNA czy też tRNA, czyli kwasy nukleinowe oraz podjednostki rybosomów. W końcu synteza tych rybosomów zachodzi w jąderku. Co więcej, można wskazać pewnego rodzaju zależność między aktywnością metaboliczną komórki a liczbą porów w błonie komórkowej jądra. W błonie jądra. Otóż im większa jest aktywność metaboliczna, tym więcej jakichś białek będzie potrzeba. Wobec tego więcej porów będzie oznaczało większą intensyfikację transportu z jądra do cytozolu.